Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 238 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 145 werset od 1 do 12. Chcę głosić Twą wielkość Boże mój królu. I błogosławić imię twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę ciebie błogosławił i na wieki wysławiał twe imię. Wielki jest Pan i bardzo godzien chwały, a wielkość jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi twoje dzieła i zwiastuje twoje potężne czyny. Wspaniałą chwałę twego majestatu i twoje cuda będę opiewał. Niech mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i ja opowiem Twą wielkość. Niech przekazują pamięć o Twojej wielkiej dobroci i niech się radują Twą sprawiedliwością. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i jego miłosierdzie ogarnia wszystkie jego dzieła. Niechajcie wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje. I święci Twoi niech Cię błogosławią, niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. W rozdziałach od dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego księgi przysłów znajdujemy praktyczne nauki dotyczące życia codziennego, relacji i postępowania. Teksty te podkreślają znaczenie uczciwości, mądrości i umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Zawierają przestrogi przed skutkami złych wyborów, takich jak nieuczciwość czy lenistwo, oraz zachęcają do działania zgodnego z Bożymi zasadami, co prowadzi do prawdziwego sukcesu i pokoju. Więcej wart biedak, co żyje nieskazitelnie, niż niemądry o ustach przewrotnych. I energia niedobra, gdy brak poznania, błądzi kto biegnie za prędko. Głupota człowieka niszczy mu drogę, a jego serce na pana się gniewa. Bogactwo zyskuje wielu bliskich, biednego opuszcza i jego najbliższy. Fałszywy świadek nie ujdzie karania, kto kłamstwa rozgłasza, nie umknie. Wielu schlebia możnemu, każdy jest bliski szczodremu. Biedaka żaden z braci nie lubi, tym bardziej bliscy od niego stronią. On szuka słów, ale ich nie ma. Kto nabywa rozsądku, kocha sam siebie. Kto strzeże rozwagi, nabywa dobro. Fałszywy świadek nie ujdzie karania, zginie kto kłamstwa rozgłasza. Nie przystoi głupcowi opływać w rozkosze, a tym bardziej niewolnikowi kierować władcami. Rozsądny człowiek panuje nad gniewem. Chwałą jego zapomnieć urazy. Jak ryk lwa zagniewanie króla, jego życzliwość to rosa na trawie. Strapieniem dla ojca syn niemądry, a dachem cieknącym kłótnie żony. Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach. Rozsądna żona jest darem od Boga. Lenistwo pogrąża w śpiączkę. Głód cierpi człowiek leniwy. Strzec nakazu Pana to strzec swego życia. Kto gardzi Jego drogami, umrze. Pożycza Panu, kto lituje się nad biednym. Za dobrodziejstwo On Mu wynagrodzi. Ćwicz Syna, dopóki jest nadzieja. Nie doprowadzaj go do śmierci. Kto w gniewie straszliwy, niech grzywne płaci, bo chcąc wyrwać jeszcze go wzmożesz. Posłuchaj rady, przyjmij pouczenie, abyś był mądry w przyszłości. Wiele myśli w sercu człowieka, lecz zamysł pana się ziści. Pragnieniem człowieka jest rzetelność, lepszy ubogi niż kłamca. Bojaźń pańska prowadzi do życia. Śpi się spokojnie, zło nie zagraża. Wyciągnął leniwy rękę do misy, ale do ust jej nie doprowadził. Zbijesz szyderce, prosty zmądrzeje. Skarć rozumnego, nabędzie wiedzy. Kto ojca znieważa, a matkę wypędza, jest synem bezecnym i hańbą okrytym. Zaprzestań, synu, słuchając karcenia, błądzić bez słów wiedzy. Świadek bezecny drwi sprawa. prawa. Usta występne mówią nieprawość. Dla szyderców gotowe kary. I razy na grzbiet niemądrych. Szydercze jest wino hałaśliwa sycera. Każdy, kto nimi oszołomiony, jest niemądry. Jak pomruk lwa, tak zapalczywość króla. Kto go rozgniewa, naraża życie. Unikanie sporu za szczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha. Nie pracuje leniwy w jesieni. Weżniwa szuka plonu, lecz nie znajdzie. Głęboką wodą jest plan w sercu, czerpie z niego człowiek roztropny. Wiernością swą, hełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie. Prawy żyje w swej nieskazitelności, błogosławione po nim są dzieci. Król, zasiadając na tronie sędziowskim, wszelkie zło rozwiewa spojrzeniem. Kto powie: Oczyściłem swe serce, jestem wolny od swego grzechu. Dwojakie ciężarki i waga podwójna obydwie są wstrętne panu. Już chłopca pozna się po zachowaniu, czy czyste i nienaganne będą jego czyny. I ucho co słyszy, i oko co widzi obydwa pan uczynił. Nie kochaj snu, byś nie był wywłaszczony Miej oczy otwarte, nasycisz się chlebem. Marne, marne krzyczy nabywca. Odchodząc z nabytkiem, się chwali. Jest złoto i obfitość pereł, lecz wargi rozumne to rzecz bezcenna. Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcego, za nieznajomych weź zastaw. Ze smakiem je człowiek chleb oszustwa, lecz potem usta jego są pełne żwiru. Na radzie ustala się plany, lecz wojnę prowadź swym kunsztem. Włóczy się plotkarz, wyjawiając sekrety. Nie obcuj z tym, kto ust nie strzeże. Temu, kto ojca i matkę przeklina, z nadejściem nocy lampa zagaśnie. Dziedzictwo na początku pośpiesznie zgarnięte jest w końcu bez błogosławieństwa. Nie mów, za zło odpłacę, zdaj się na pana, on cię wybawi wstrętne panu podwójne ciężarki i waga fałszywa przestępstwem. Pan kieruje krokami człowieka, jak żeby człowiek pojął swe czyny. Pułapką ludzi pochopnie rzec święte, a namyślać się dopiero po ślubie. Król mądry rozprasza występnych i koło na nich sprowadza. Lampą pana jest duch człowieka, bo wnętrza głębi przenika. Miłość i wierność są strażą króla, tron oparty jest na dobroci. Rozmach jest chlubą człowieka, ozdobą starców, włos siwy. Pręgi, rana oczyszczają złego, a razy głębiny jego wnętrza. W serce króla, kanały wody w ręku pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce, ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Przemoc złoczyńców ich porywa, bo nie chcą przestrzegać prawa. Kręta jest droga przestępcy, postępowanie czystego jest prawe. Lepiej mieszkać w kącie dachu, niż z żoną swarliwą we wspólnym domu. Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szyderce, mądrzeje naiwny, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Dar potajemny uśmierza gniew, a podarek w zanadrzu, największą złość. Radością sprawiedliwego przestrzeganie prawa ono jest zagładą dla popełniających nieprawość. Kto zbacza z drogi rozsądku, odpocznie w zgromadzeniu cieni. Popada w biedę, kto lubi uciechy. Kto lubi oliwę i wino, nie wzbogaci się. Okupem prawego jest występny, zamiast rzetelnego, wiarołomny. Lepiej mieszkać na pustej ziemi, niż z żoną nadętą i kwaśną. Cenny skarb i oliwa w mieszkaniu prawego, lecz niemądry człowiek je marnotrawi. Kto szuka prawości i miłości, znajdzie życie, prawość i chwałę. Mądry się wdarł do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali. Strzegąc swych ust i języka, strzeże się duszy przed strapieniem. Pyszałek zarozumiały, szyderca mu na imię, działa z nadmierną wyniosłością. Pragnienie leniucha go uśmierca, bo nie chce rękoma pracować. Pożąda skwapliwie dzień cały, a sprawiedliwy daje, nie szczędzi. Ofiara bezbożnych jest obrzydliwością, tym bardziej złożona podstępnie. Zginie świadek kłamliwy, kto słucha, wciąż przemawia. Bezbożny ma minę zuchwałą, a prawy umacnia swe drogi. Nie ma roztropności, ani rozumu, ani rady przeciw Panu. Na dzień bitwy osiodła się konia, ale zwycięstwo zależy od Pana. List do Rzymian, rozdział czwarty, ukazuje, że usprawiedliwienie przed Bogiem nie wynika z uczynków, ale z wiary, używając przykładu Abrahama. Paweł podkreśla, że Abraham został uznany za sprawiedliwego nie przez swoje czyny, ale przez wiarę w Bożą obietnicę. Co jest również podstawą dla wszystkich wierzących? Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, praOjciec nasz, według ciała. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone, i których grzechy zostały zakryte błogosławiony mąż któremu pan nie liczy grzechu przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych czy też i nieobrzezanych czytamy przecież że abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość w jakich okolicznościach została poczytana czy gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia. A także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają. Ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem. Albowiem, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na prawie, to wiara straciła znaczenie. A obietnica pozostała bez skutku. Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew, gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski, i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało Jego jest już obumarłe, miał już prawie sto lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.